Rokroczne walne zebranie członków Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord miało dwa podstawowe cele. Przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego za ubiegły rok oraz wybór nowych władz. W tej pierwszej części najmocniej wybrzmiały sukcesy futsalowców, w tym drużyn młodzieżowych, co wyraźnie podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Janusz Szymura. Wprawdzie pięciokrotni mistrzowie Polski funkcjonują w ramach spółki akcyjnej, ale o ostatnim bardzo udanym sezonie wspomniał trener Andrzej Szłapa. Z wiadomych pandemicznych powodów o wiele krótsze wystąpienie było udziałem szkoleniowca trzecioligowych futbolistów Dariusza Mruzka. O zakrojonym na szeroką skalę szkoleniu dzieci i młodzieży, w tym złotej gwiazdce przyznanej w procesie certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz miejscu rekordu na tle innych klubów w regionie, wspomnieli członkowie zarządu Bogusław Matloch i Jarosław Krzystolik. O trudach nauczania w dobie pandemii, w tym przeprowadzonych egzaminach maturalnych i ósmoklasistów, wspomniała dyrektor Szkół Mistrzostwa Sportowego Anita Gańczarczyk. Natomiast o funkcjonowaniu szkolnego internatu mówił jego szef Paweł Małysz. Sporą część zebrania zajęły kwestie finansowej sprawozdawczości, a wśród kilku uchwał przyjęto m.in. te o utworzeniu w klubie nowej sekcji Tekubalu. Ale o tym kiedy indziej, przy innej okazji, kiedy sami przejdziemy stosowne szkolenie w zakresie tej dyscypliny sportu. No i na koniec o wyborach. Prezesem zarządu pozostał Janusz Szymura, natomiast w skład zarządu weszli Jarosław Krzystolik, Piotr Szymura, Bogusław Matloch, Jakub Cholisz i Piotr Kuś.